Eurowizja 2023, wymowna reakcja Marka Sierockiego na wygraną Blanki. To nagranie jest hitem sieci. Marek Sierocki został uchwycony okiem kamery tuż po ogłoszeniu wyników eurowizyjnych preselekcji. Rzeczywiście wygląda na zaskoczonego wygraną Blanki? Eurowizyjne zmagania, dodajmy, już na etapie krajowych preselekcji, dawno nie wywoływały takich emocji, jak w tym roku. Zawiedzeni fani podejrzewają spisek i bojkotują zwyciężczynię. Aktualnie furorę na TikToku robi nagranie, na którym uchwycono pierwszą reakcję jednego z jurorów preselekcji, Marka Sierockiego, na wieść o wygranej Blanki Stajków. Zobaczcie sami, jaki wyraz twarzy przybrał Marek Sierocki, gdy ogłaszano werdykt. Eurowizja 2023, tak Marek Sierocki zareagował na wieść o triumfie Blanki. 26 lutego w sieci zawrzało po tym, jak Blanka zwyciężyła w eurowizyjnych preselekcjach i została wytypowana do wyjazdu do Liverpoolu, jako tegoroczna reprezentantka Polski. Przypomnijmy, że głosującym widzom najbardziej przypadła do gustu propozycja Jana i to właśnie młody artysta otrzymał najwięcej SMS-ów, ale zajął dopiero 4. miejsce według punktacji jury. Blanka została zasypana wiadomościami od internautów, którzy domagali się jej rezygnacji z dalszej rywalizacji. Choć to jurorzy dali jej najwięcej punktów, jeden z członków komisji, Marek Sierocki, wyglądał na zdumionego jej sukcesem, gdy poznał ostateczne wyniki konkursowych zmagań. TikTokowe nagranie z zagadkowym wyrazem twarzy dziennikarza muzycznego podbija właśnie sieć. Dochodzę do wniosku, że oni naprawdę szukali charyzmy, osobowości scenicznej, kogoś, kto przykuje uwagę i sami nie dowierzają. Jaki wybór im przypisano, napisała TikTokerka, która udostępniła nagranie ze skonsternowanym Markiem Sierockim. Rzeczywiście, kamerze udało się zarejestrować Marka Sierockiego, który wygląda na szczerze zdumionego, że tak oto zakończyły się eurowizyjne preselekcje. Konsternacja poziom max, zauważyła TikTokerka. W sekcji komentarzy, jak można było się spodziewać, szybko zrobił się ruch. Sierocki chyba nie dowierza, bo nie wierzę, że on za tym stoi. Facet z klasą, to pewne. Chyba po prostu musi milczeć. Chociaż wróć, nic nie musi. Z serii, widzę, a nie wierzę, pisali internauci. Dziennikarz po koncercie wypowiadał się na temat kompozycji Blanki dość ostrożnie. Solo, solo, każdy może to zanucić. Poza tym ma taki kołyszący, słoneczny rytm, a w tych ciemnych, szarych i trudnych czasach odrobina słońca przyda się chyba każdemu. Zdaniem większości komentujących juror wyglądał, jakby werdykt naprawdę go zaskoczył i zaczęli się zastanawiać, czy to możliwe, aby tak było w istocie. Podejrzewali też, że Marek Sierocki najwyższą punktacją obdarował Jana. A wy, co o tym wszystkim myślicie?